No to już, proszę Państwa, teraz wszystko jest wiadomo, no bo dzisiaj mamy 13 lipca, proszę Państwa, 2014 roku. Kongres powoli się kończy u Świadków Jehowy, chociaż jeszcze wszyscy są na stadionie Legii oczywiście, nie na żadnym stadionie dziesięciolecia, nie na żadnym stadionie narodowym. Jesteśmy cały czas w Polsce, w katolickiej Polsce, a na Mazowszu nad Wisłą, w Warszawie. Mamy tutaj przed sobą Pałac Kultury Stalina i Lenina, który jest po prostu prezentem danym tu w Polsce, całej Polsce, od Związku Radzieckiego prezentem. Także, proszę Państwa, już wszystko wiemy, już wszystko wiem, że Biblia tu w Warszawie jest w śmietniku, że ten Tadzio z Francji, malarz z Francji, nie pójdzie tam pewnie na ten Obrońców 20, zdaje się, tak, do tej galerii, którą dzisiaj reklamowaliśmy. Garden Art Gallery, ponieważ tamten dziad jest taki strasznie niemiły, nieprzyjemny, no a ten Tadzio bojaźliwy i strachliwy, proszę Państwa. Ja pamiętam teraz w Najgalerii, jak było, Tadzio się wycofał, wcale nie chciał wejść tam, proszę Państwa, do tej galerii. To znaczy, on był wcześniej, ale mówi, że idzie z powrotem do domu. I wiecie Państwo dlaczego? Jaka to sytuacja w Warszawie, Warszawa Centralna? Chodzi o to, że ta babka, która wino nalewała, to wydała mu się bardzo niemiła, bardzo niesympatyczna i bardzo skąpa, i wyobraził sobie, tak pomyślał przez chwilę Tadzio, malarz z Francji, że ona mu tego wina nie będzie chciała nalać, i wyszedł z tej galerii nie chcąc nic. No ale myśmy tam z tą Alą się pakowały do tej galerii. Ja mówię, no nie, no jak my już tu jesteśmy, tyle jechałyśmy i przechodziłyśmy ryzykownie, nie po tym, co trzeba miejscu, no to chyba chcemy, proszę Państwa, tam do tej galerii wejść. No, to chcemy do tej galerii wejść. I ta dziewczyna taka była miła, co wino nalewała, a ja tę historię opowiadam o Tadziu, o malarzu z Francji. I ona mówi, rzeczywiście, że są tacy ludzie bojaźliwi, ale mówi ona o sobie, że nie jestem aż taka bardzo strachliwa. No straszna nie jestem do wampira, nie jestem podobna do potwora, nie jestem podobna. Czyli powiedziała koleżanka Ney. No, także, ale wiecie Państwo, no niestety, Warszawa jest niegościnna i można psychikę człowiekowi zepsuć. Wszystko można zepsuć. Człowiek się tak wystraszy, że na całe wieki wieków. Amen. Także pozdrawiamy Państwa i buziaczki przesyłamy. Tu przy Pałacu Kultury Stalina i Lenina, nasze Radio Tok FM, Euro Concita Extra. Pozdrawiamy, patrząc się na całą tę Marszałkowską, no i oczywiście na domy towarowe Centrum i na fontannę przed naszą, proszę Państwa, kinoteką. Tu właśnie mamy, proszę Państwa, Pałac Kultury Stalina i Lenina. Tu mamy właśnie kinotekę, proszę Państwa, i całe siedlisko Belzebubów wszelkich, proszę Państwa, którzy tu leżą na ławkach jako bezdomni i po prostu szukają żebrów, czegoś tam, ludzi, których można byłoby zaczepić, no bo tu w Warszawie się zaczepia. Jak nie w galerii, proszę Państwa, to poza galerią. Jak nie bezdomni zaczepiają Ciebie, to jacyś inni też, i żebracy, i tacy, i bylejacy, i tak jak ten Tadzio z Francji mówi, że no nie lubi tego dziada z tej Garden Art Gallery.